Piotr Maślak, dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest Adrian Zandberg, jeden z liderów partii Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. To na początek trochę o weekendzie i o tweetach pana Pawła Kukiza. Tu Państwo widzą krótkie wyjaśnienie, się należy, gdyby ktoś przespał. Jacek Kulesza wystąpił z klubu Kukiz 15, po Adamie Andruszkiewiczu, pan Jakubiak wziął w obronę obu panów, nazwał ich swoimi sejmowymi synkami, pan Kukiz napisał: synek, znaczy masz jednego z Kornelem, a drugiego z Korwinem, pytanie, czy rodzisz, czy zapładniasz te piękne istoty. I potem, kiedy poseł Wilk, były Kukizowiec, włączył się do dyskusji, pan Kukiz na to: i taki bacik po pupci, widzę to, Wilk w ekstazie, w pończoszkach, łajany przez Jakubiaka, w kadzi, a obok, i tu wrażliwych proszę o zatkanie uszu, masturbujący się Korwin przy odbycie Kornela. Kto będzie najładniejszy, dostaje wodociągi w Radomiu. Czytał pan? Nie jest to obrazek, który chciałbym przywoływać przed oczami o poranku. Myślę, że jak większość naszych widzów. Ale abstrahując od plastycznej wyobraźni Pawła Kukiza, problem jest trochę poważniejszy. Znaczy, Paweł Kukiz, to o ile się nie mylę, jest wiceszef Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Twierdził, że jego konto zostało przejęte, potem się wycofał, napisał, że to Piątek przejął jego. Niezależnie od tego, czy konto Pawła Kukiza przejął agent Smirnow, agentka stoliczna ja, czy po prostu jego emocje, których nie był w stanie powstrzymać, to jest kłopot, tak? Bo jeżeli mamy do czynienia z facetem, który jest wiceszefem Komisji do Spraw Służb Specjalnych, który ma certyfikaty dostępu do tajnych informacji kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, i nagle się okazuje, że to jest facet, który po prostu się nie kontroluje. No bo to po prostu wynika z tej komunikacji, którą widzieliśmy na Twitterze. Co znaczy, że problem jest trochę poważniejszy niż tylko takie facecje, które można uprawiać na temat jego fantazji, bo dotyczy po prostu bezpieczeństwa państwa. Mi się wydaje, że Paweł Kukiz chyba nie jest na właściwym miejscu zasiadając w tej komisji i że chyba nie jest zbyt fortunnym pomysłem, żeby miał dostęp do wrażliwych informacji, od których zależy bezpieczeństwo państwa, jeżeli nie jest w stanie się kontrolować. Jak pan ocenia sytuację w LOT? Jest pan zirytowany? Dobrze się dzieje, że rozmawiają i strajk został zawieszony? Znaczy, zacznijmy od jednej sprawy, która jest zupełnie oczywista. W ten sposób, traktując pracowników, prezes Mielczarski popycha firmę w dół. Bo pomysł na to, że można zarządzać dużym podmiotem, wymachując batem, rozdając zwolnienia dyscyplinarne, znaczy, szantażując z tym batem ludzi, cały czas panu wraca jednak tweet pana Kukiza. No, widzi pan, tak przywołał pan obraz, który będzie teraz wisieć nad naszą rozmową, pewnie aż do końca. Nie, ale żarty na bok. To znaczy, ta sytuacja to jest poważna. Jest poważna i niestety to nie jest tylko i wyłącznie problem LOT. To znaczy, jest wiele firm z udziałem Skarbu Państwa, które są zarządzane przez ludzi myślących o zarządzaniu, jakby wiek XIX nigdy się nie skończył. Przekonanych, że jak nakrzyczą, jak zagrożą zwolnieniem, jak powiedzą, tu są drzwi, to oni są górą i w ten sposób się sprawnie zarządza. W ten sposób się sprawnie nie zarządza. I to świetnie widać w ostatnich dniach, bo mamy prezesa, który się uparł. Wyprowadził LOT na prostą. No, zacznijmy od tego, że w ostatnich dniach pan prezes postanowił pokazać, że jego jest na górze. I zaczął na lewo i prawo rozdawać zwolnienia dyscyplinarne, doprowadził do zaostrzenia konfliktu i ten konflikt już kosztował LOT grube miliony złotych. Mhm. Więc taka jest konsekwencja. Nieopłacalna jest konfrontacja z pracownikami, bo siłą firmy są pracownicy. A w przypadku LOT-u to widać w dwójnasób, bo LOT to jest oczywiście marka, ale LOT to są przede wszystkim właśnie oni. To są świetnie wykształceni, doświadczeni ludzie, którzy są kadrą zapewniającą bezpieczeństwo. I to jest ważna sprawa w firmach lotniczych. Był pan... Przepraszam, ale był pan pod siedzibą LOT-u? Tak, ja tam byłem na samym początku tego strajku o 5 rano pierwszego dnia. Wtedy też związkowcy poprosili nas, żebyśmy przyszli, bo chcieli jakiegokolwiek wsparcia, którego wtedy, powiedzmy sobie też uczciwie, zbyt wiele w mediach nie było, bo tak zwany pies z kulawą nogą strajkiem się wtedy nie interesował. To było tyle ważne, że oni obawiali się od samego początku, że pan prezes, który jest jaki jest, użyje brutalnych środków przeciwko temu strajkowi. No i potem to się
działo, tak? Nasz pomysł na to, żeby odbierać ludziom prawo do korzystania z sanitariatów, żeby zdejmować daszki. Tak, ja wiem, ale ta niestabilność pana prezesa to jest jedna sprawa, ale to, że w ogóle ma takie pomysły, że metodą na nacisk na pracowników jest to, żeby nakrzyczeć, albo zabronić komuś korzystania z toalety, no to też pokazuje, że chyba znalazł się na niewłaściwym miejscu. Dzisiaj mają wznowić rozmowy obie strony. I dobrze, bo to też powiedzmy sobie, bo wielu prezesów, kiedy słyszy, że w ich firmie pojawiają się związki zawodowe, to zostaje ataku paniki. Niesłusznie, bo związek zawodowy to jest tak naprawdę narzędzie dialogu społecznego. Jeżeli pracownicy są zorganizowani w związek zawodowy, to mogą negocjować, mogą rozmawiać o warunkach pracy, mogą dogadywać się, zamiast po prostu na przykład wrzucić papierami i odejść. W przypadku firmy takiej jak LOT, ale wielu firm dzisiaj w Polsce, realnym zagrożeniem dla ich zdolności funkcjonowania jest to, że nie będą mieli pracowników zdolnych do tego, żeby wykonywać kluczowe dla działalności firmy zadania. I to dzisiaj widać w wielu sektorach. Wie pan, jak pan spojrzy na budowlankę, to jest moim zdaniem świetny przykład. Tam taki sposób myślenia pod tytułem dzisiaj mogę 20 zwolnić, a jutro 20 zatrudnić, właśnie się skończył, właśnie bankrutuje. Bo jest rynek pracownika. Bo się zmieniła sytuacja. Ale zmieni się, za chwilę będzie znowu rynek pracodawcy i się znowu zmieni sytuacja. Tylko firmy, pamiętajmy o tym, że jest zmiana demograficzna. Ta zmiana demograficzna oznacza, że firmy będą teraz działały w innych realiach niż przez poprzednich kilkanaście lat, niezależnie od tego, w jaki sposób chodzi koniunktura. Natomiast firmy, które tak postępują, które tak podchodziły do tych pracowników, dzisiaj mają problem i zawalają zlecenie po zleceniu, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie mają stabilnej kadry. Ta stabilność kadry to jest ważna sprawa, ale też druga sprawa, która mi się wydaje niezmiernie istotna tutaj, jeżeli chodzi o rzecz szerszą niż sam LOT, to znaczy o całą gospodarkę, w której funkcjonujemy. Dzisiaj mamy wzrost gospodarczy i w tym wzroście gospodarczym mamy dość niski poziom bezrobocia, mamy sytuację, w której można powiedzieć, jeśli dziś stracisz pracę tutaj, to jutro znajdziesz ją gdzieś indziej. Ale pamiętajmy o tym, że wzrost gospodarczy kiedyś się kończy. My potrzebujemy w Polsce takich automatycznych stabilizatorów, które będą nas chroniły przed tym, że to tąpnięcie nie poszło zbyt głęboko. Wie pan, w Danii ale takim automatyczny stabilizator, wie pan, jak słucham, przepraszam, proszę mnie wybaczyć takich słów, stabilizatory w ustach polityków reprezentujących lewicę albo postępowy, to od razu myślę sobie, że nie za bardzo. Ale konkret, ja z miłą chęcią. Progresywny. Nie, ale wie, automatyczny stabilizator to akurat jest pojęcie z od Keynesa. Ja wiem, natomiast ale powiem panu co mam tutaj na myśli. Tak? Choćby takie rozwiązanie jak to, które funkcjonuje w Danii, czyli ubezpieczenie od bezrobocia, które działa tak, że zasiłek, który się otrzymuje w chwili, kiedy się straci pracę, to jest około 80-70, zależnie od konkretnej sytuacji, procent ostatniego wynagrodzenia. Dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli ludzie mogą liczyć na to, że jeżeli stracą pracę, to przez parę miesięcy mają normalny poziom dochodu, a nie zastanawiają się, który rachunek wylosować, czy w tym miesiącu płacimy czynsz, czy w tym miesiącu płacimy elektryczność, to wie pan, na czym polega zaleta. Nie tylko, że o nim jest łatwiej, bo to jest ważne, ale też łatwiej jest się im dostosować. Co jest problemem dzisiaj w Polsce? To, że mamy miejsca pracy, ale na te miejsca pracy nie mamy obsady, ponieważ nie ma wystarczająco dużo ludzi, którzy mają kompetencje, żeby w tych konkretnych zawodach pracować. Jeżeli chcemy, żeby to się zmieniło, to ludzie muszą mieć czas na to, żeby zdążyć się dostosować. Dlatego my razem jesteśmy zwolennikami tego, żeby wykorzystać okres koniunktury gospodarczej do zbudowania tych automatycznych stabilizatorów. Automatyczne stabilizatory już znam, ale kiedy słucham takich słów, automatyczne stabilizatory albo progresywna lewica i patrzę na wynik 1,5% poparcia w wyborach do sejmików partii Razem, to zaczyna mi się to ze sobą jakoś łączyć. Co jeszcze mogło się przyczynić do wie tego? Pan co? Nie sądzę, żeby mi pan powiedział, że jest pan zadowolony z wyniku. Wie pan co, te wybory wygrał strach. Wszystkim. No, strach w dużych miastach strach przed PiS-em, a w mniejszych miejscowościach na wsi strach przed powrotem do tego, co było. Tylko, że strach zawsze jest złym doradcą. No, ale ja gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, a tu trzeciego nie widać za bardzo. Ja myślę sobie, że to oczywiście jest kwestia dłuższej perspektywy oraz... No to już charakterystyki wyborów samorządowych. To wie pan równie dobrze jak ja, że są wybory szczególne dosyć, bo gdybyśmy mieli po nich wnioskować, to Polskie Stronnictwo Ludowe 13%. Byłoby największym wygranym, któremu względem wyborów parlamentarnych rosną procenty. Ale wie pan, tu nie ma co kryć, oczywiście nasz wynik w tych wyborach samorządowych był głęboko niesatysfakcjonujący. Natomiast dla mnie kluczowa sprawa to jest kwestia tego, że musimy zastanowić się, i to jest dla nas razem dosyć ważne zadanie do przemyślenia, jak przełamać ten strach.
Wie pan, ale sami czy razem z Robertem Biedroniem na przykład? My jesteśmy otwarci na współpracę z Robertem, zresztą mówiliśmy o tym od samego początku. Ja chciałbym zbudować wspólne listy do Parlamentu Europejskiego. Wydaje mi się, że to byłoby dobre rozwiązanie. Ale kluczowa rzecz, która będzie wyzwaniem, to nie tylko zbudowanie takiej lewicowej listy do Parlamentu Europejskiego, ale właśnie przełamanie tego strachu. Wie pan, jak panu zwrócę uwagę też na to, że w wielu miastach w Polsce powstały takie szersze listy samorządowe. I większość z nich zabił dąd. Dlaczego je zabił? Ja wiem, bo sprzyja większościowym ugrupowaniom. Zabił także strach. Oczywiście ten realny w wyborach europejskich to tak nie wygląda, no bo tam jest bardziej demokratyczna ordynacja, ale ja chcę o tym strachu jeszcze, jeśli można, wie pan? Bo powiem panu dlaczego. Pan porażkę. Nie, powiem panu, bo to jest, wie pan co, ja trzymam się prostej zasady, że z doświadczeń warto się uczyć. Tak, oczywiście. I dlaczego ten strach wydaje mi się ważny? Bo spotkałem się z dość dużą grupą osób, które mówią mniej więcej tak, no zagłosowałem, bo trzeba było ten ostatni raz uratować teraz Warszawę przed jakim? Otóż za każdym razem, jeżeli będzie się pojawiała taka myśl, że trzeba zagłosować ze strachu ten ostatni raz, to znaczy, że przedłużamy ten strach o długie lata. Nasze zadanie... Na wyborców obrażać. Nie, właśnie chcę powiedzieć, że nasze zadanie to znaleźć odpowiedź, jak poradzić sobie z tym strachem. No, ale rozumiem, najbliższe tygodnie to będzie czas, którym razem będzie to zostawmy myśleć. Zostawmy na razie ten temat, skoro razem nie najlepiej poszło. SLD trochę lepiej, ale już czytam, że w Końskim z PiS-em tworzy koalicję. Zdaje się, że też bez szału, wie pan co, więc wszyscy teraz będą wskakiwać i znęcać się nad jedną, nad drugą partią, czy nad tym, że Platforma też z PiS-em w jakichś tam lokalnych konfiguracjach będzie... No nie, zdaje się, że tak, zdaje się, że w Świnoujściu bodaj, że tak, zdaje się, że u was na portalu dzisiaj rano to czytałem, więc stąd się powołuję. Wie pan, dla mnie naprawdę kluczową sprawą w tym momencie nie jest zabawianie się w recenzowanie tego czy innego lokalnego polityka na szczeblu gminnym czy powiatowym, tylko znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak wyprowadzić Polskę z sytuacji, w której znaczna część z nas głosuje strachem. No dobrze, ale to wyszukajcie sobie tego pytania, pogadamy o tym, jak znajdziecie, a ja chciałem zapytać, czy żałuje pan albo dziwi się, że w sklepach nie można kupić tradycyjnych żarówek? Nie, dlaczego? Używa pan energooszczędnych w domu? LEDów. Natomiast wie pan co... Wie pan, nawiązuje do słów pana prezydenta Andrzeja Dudy na spotkaniu z prezydentem Niemiec, gdzie tłumaczył, co najbardziej irytuje Polaków w Unii Europejskiej. Ja myślę sobie, że o Unii Europejskiej i o jej problemach to naprawdę warto by było w Polsce na serio pogadać, ale na serio to znaczy właśnie nie w postaci takich Michałków. Pan, dla mnie na przykład bardzo ważnym problemem z Unią, który jest dzisiaj, jest to, że musimy coś zrobić ze strefą euro, jeżeli nie chcemy, żeby przy okazji najbliższego kryzysu się posypała. Pan o strefie euro, a ja tu się zastanawiam, czy Zbigniew Ziobro nie wyprowadza w ogóle strefy Unii Europejskiej, na przykład składając wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawdził zgodność pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z polską konstytucją. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że przeważająca większość Polek i Polaków chce, żeby Polska była częścią Unii Europejskiej, żeby Polska była częścią europejskiego projektu. Jeżeli Zbigniew Ziobro stałby się osobą decyzyjną, myślę, że osobą decyzyjną dzisiaj w tym obozie nie jest, to myślę, że byłby to prosty krok do tego, że Prawo i Sprawiedliwość szybko znalazło się na dnie. Natomiast dla mnie kluczową rzeczą jest to, żebyśmy pogadali o tej Unii na serio, bo ja chciałbym, żeby Unia przetrwała, Unia Ziobrę przetrwa. Co do tego ja nie mam wątpliwości. Ja chciałbym, żeby Unia przetrwała kolejny kryzys ekonomiczny. Który się zbliża, bo mówią o tym wszyscy ekonomiści. Ja chciałbym, żebyśmy w 2022, 2023, 2024 roku mieli Unię Europejską zdolną do tego, żeby zapewnić trwały wzrost gospodarczy. Żeby to było możliwe, to my potrzebujemy wspólnego unijnego budżetu. My potrzebujemy wspólnej europejskiej polityki inwestycyjnej, wspólnej europejskiej polityki socjalnej, bo to jest ten automatyczny stabilizator, o którym sobie dla odmiany mówiliśmy przy okazji naszego rynku pracy, którego potrzebuje dziś strefa euro. Tej odwagi, żeby pójść do przodu, jeżeli chodzi o konstrukcję Europy, przez lata brakowało i dzisiaj płacimy za to cenę. My chcielibyśmy o tym porozmawiać, bo wie pan, trwanie
tak, żeby było tak, jak było, taka filozofia, to jest filozofia, która w przypadku Unii Europejskiej oznacza potężne ryzyko. Ryzyko tego, że najbliższy kryzys będzie kryzysem dla Unii śmiertelnym. Wie pan, nie ma dzisiaj może takich być narzędzi, które istniały w przypadku kryzysu po 2008 roku, które pozwoliły na to, żeby w prosty sposób wyjść z niego przy pomocy długu. Premier Beata Szydło wychodzi z kancelarii premiera w czwartek, przyjeżdża do kancelarii we wtorek, po drodze rozbije jedną, dwie limuzyny. Zdaje się, że to taka nowa świecka polska tradycja i dzisiaj w końcu media to opisują, że się nie przepracowuje. To premier od spraw społecznych, to nawiązując i do lotu, o którym wcześniej rozmawialiśmy, czy powinna tam pojechać? Moim zdaniem pani Szydło powinna być już dawno temu na miejscu i my, zresztą nie tylko ona, przede wszystkim Morawiecki. Prawda jest taka, że ta firma to jest firma pod bezpośrednim nadzorem Mateusza Morawieckiego. I pan prezes to jest też człowiek z szerokiego kręgu otaczającego pana premiera, więc to na Morawieckiego spada odpowiedzialność za skalę tego kryzysu w locie. Ja nie mam wątpliwości, że w tej sprawie powinien zdecydowanie interweniować rząd. Ale wie pan, problem pani Szydło, czyli osoby, która dostaje stołek, wynagrodzenie, limuzyny jeździ dwoma zawsze. Tak, to nie jest, to jest niestety zasada. To jest zasada, to znaczy jest bardzo wiele takich postaci i w obozie władzy, i wokół obozu władzy, które w ten sposób dostają takie fuchy, które tak naprawdę nie mają żadnego sensu. Biorąc pod uwagę liczbę wypadków wypadającą na premiera polskiego rządu, ja rozumiem, dlaczego jeździ dwoma samochodami. Jednak prawdopodobieństwo, że któryś rozbije za chwilę jej kierowca, jest dosyć duże. Umówmy się. No więc musimy kończyć. Ja tylko jedną rzecz chcę tutaj powiedzieć a propos takich fikcyjnych stanowisk pracy. Pan lot jest też tego dobrym przykładem. No pracownicy w locie mówią, że tam to, co ich niepokoi, to, że są ludzie, którzy są na liście płac, a oni ich nie widzą w firmie. A, to we wszystkich spółkach Skarbu Państwa są tacy eksperci. Najwyższy czas, żebyśmy z tym skończyli, bo to jest coś, co moim zdaniem jest przykładem degeneracji państwa. Apeluje Adrian Zandberg, lider partii Razem, który był państwa i moim gościem. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu również.